Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Lody rzemieślnicze. Latem na ulicy Wiejskiej w Helu w porze obiadowej robi się gwarno. Lokale kuszą przechodniów także pysznymi deserami. W 2018 roku kawiarnię serwującą lody wyrabiane metodą rzemieślniczą otworzył tu Dariusz Lobejko, właściciel restauracji Kutel. W tym celu skorzystał ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. O zaletach nowego produktu opowiada Patryk Galewski, szef kuchni restauracji Kuter. Składniki oraz produkty, które są wykorzystywane do produkcji tych lodów, są produktami wysokowartościowymi. Mamy lody czekoladowe, wykorzystujemy prawdziwą czekoladę. Jeżeli robimy sorbet truskawkowy, wykorzystujemy prawdziwe truskawki. Mamy pełną świadomość oraz kontrolę tego, w jaki sposób powstają nasze rzemieślnicze lody. Przy udziale unijnego wsparcia zakupiono m.in. frezer, witryny lodowe, pasteryzator do świeżego mleka czy maszynę do produkcji lodów. Firma zatrudniła także dodatkowe osoby. Zapraszamy Państwa serdecznie na nasze pyszne, zdrowe, smaczne lody. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.